Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już drugi odcinek czwartego sezonu z MTA DayZ. Tak jak widzicie, jestem w bazie mojej, naszej drużyny, która niestety jest nieobecna, ale spokojnie znam hasło na wejście do tej bazy, ale my jej wam nie podamy. Co z tego, że pokazuję wam bazę, jak i tak wy się do niej nie dostaniecie. Więc bez obaw, nie ma sprawy, żebyście się tutaj pchali. Nikt się tu nie dostanie, spokojnie, na luzie. Zrobię na chwilę małe cięcie, bo pewnie ktoś by zobaczył hasełko. Ok, już jestem po krótkim cięciu i możemy teraz się przejechać. Mam rowerek, który się na pewno nie wyczerpie, to jest pewne. No i przejedziemy się na małą wycieczkę. Był chyba dzisiaj restart serwera ogólny, więc no, może coś się kopsnie, jakiś item. Zobaczymy. Graczy na serwerze jest 21, więc jest sporo. Dobra. Nie wiem, czemu dzisiaj tak nagrywam z MTA. Po prostu myślałem, że z Warzy sobie ponagrywam, ale z Warzy to ja mogę streamować. A tak, to po prostu sobie coś nagram z tego. Tylko szkoda, że znowu nie mam z kim grać. To mnie najbardziej martwi. Ale jak oni wejdą, to ja do nich pojadę z powrotem. Nie ma czego się obawiać. I co z tego, że widzieliście tą bazę, skoro i tak się do niej nie dostaniecie, bo nie będziecie znać hasła na otworzenie bazy. Więc to nie miałoby sensu. Ale hasła jak najbardziej nie mogłem wam pokazać. No raczej bym zdradził drużynę. Każdy by mógł się teraz dostać do bazy i skraść wszystko, co tylko żeśmy zebrali. A ja akurat taki nie jestem, więc hasło musi być jak najbardziej blokowane. Dobra, przejedziemy się. Poszukam jakichś fajnych itemów. Ło! A! Żem walnął. No już się zbierajmy po tym małym wypadku. Ach, chciał mnie zbić! Cwaniak jeden, chyba cię coś. Trzeba będzie przeskoczyć. Ło! Tu jest nawet licznik prędkości. Nieźle. Jedę w tej chwili ponad 50 na godzinę. Dobijemy 60, dobijemy, dobijemy, dobijemy. Kolarz Skorpio jedzie najszybciej jak tylko może. Będzie 50, o, 57 najwięcej uciągnie. O kurde, nie mogę więcej. Widzicie. Ale jedziemy około 55 na godzinę. Dobra. Sobie przeszukamy wojsko, bo tam mogą być ultra fajne itemy. A nie chcę tego przegapić. O, zombiak mi się zrespił. A rowerek dobry jak zawsze do jazdy. Dobra. Możemy już szukać wszystkie, co tu jest. A jako że mam rowerek, to jeszcze łatwiej sobie życie. To było głupie. Szukamy, szukamy czegokolwiek. Chyba że ktoś już tu był. Są same kanistry, wire fence'y. Gówno. Co to jest? Pistol. A, dajcie spokój z pistolem. Czekaj. To chyba jest lornetka, nie? O, Night Vision Goggles. Świetnie, jeszcze lepiej. Dobra.
Świetnie. A tutaj co mamy? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja muszę wiedzieć. Ja muszę wiedzieć, co to jest. Engine. W sumie mogę wziąć silnik, ale znowu będę musiał jechać do bazy i znowu bym musiał robić cięcie, żebyście nie mogli zobaczyć hasła. Tu jest jakaś łopata, która mnie nie obchodzi. Ale dobrze, żeśmy znaleźli przynajmniej jakiś silnik. Będzie większa szansa na podłączenie silniku do jakiegokolwiek pojazdu, jaki oczywiście znajdę. No to nie powiedziane jest to, że ja od razu tak sobie znajdę ten silniczek, Boże, silniczek, pojazd i będę sobie nim śmigał. Nie, 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 to nie jest takie łatwe jeszcze na dodatek, więc tym bardziej będę musiał szukać, a przy tym będzie jeszcze więcej wysiłku przy szukaniu pojazdu. Ale skoro mam podstawowy rower, to mogę się przejechać po mieście i poszukać co nieco. A jakbym znalazł kojota, to od razu jestem zadowolony. Lol, nie mogę nacisnąć F4. Znaczy, naciskam F4 i nic mi się nie chce włączyć. Bo za pomocą F4 włącza mi się coś. Czekaj, co tu jest? Jak pisto to gówno. O jest, ależ bym zawalił skok. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Teraz spróbujemy. Przyspieszymy lekko. O tak, hardkorowo, dobrze. Jedziemy sobie dalej. Nie wiem, gdzie bym jeszcze pojechał w taki dość ciekawy... O! Przekroczyłem prędkość 58 km. A to tylko chyba dlatego, że droga była taka dość wysunięta. No, teraz nie mogę więcej, bo tutaj się podnosi ta droga. Wyżej. Dobra. Gdzieś bym jeszcze pojechał i poszukał itemków. Tutaj, no nie wiem, tutaj to ja mogę byle co znaleźć, więc nie wiem, to się mija z celem. Tu to samo. A nie, tu jest jakieś jedzenie. The fuck? Coś słyszałem. Ale nie, jedzenia mamy już sporo. Hamburger, czyli kolejne żarcie. Kolejne żarełko. Dobra, już ktoś pisze mi na Skype'ie. Truje mi głowę. Kurde, się walnąłem w coś. Kanister. Dobra, walić to. Jedziemy sobie, jedziemy. Wow, ale bym walnął. Ale oczywiście miałem szczęście. Dobra, i gdzieśmy zajechali. Pojedziemy sobie jeszcze do tej willi. Tam też mogą być jakieś fajne itemy. Kurde, jak ty jedziesz? A wiecie co, może skrótem pojedziemy, będzie szybciej. Dobra, za chwilę będziemy na tej willi. Właściwie już prawie jesteśmy. O, są płoty. To kurde, w drzewo. Jest drzewo? Kurde, nie wiedziałem. Dobra, jesteśmy na tej willi. Chociaż wątpię, żebym coś tu znalazł. Sobie tak pojedziemy, pojedziemy, pojedziemy. I dowiemy się, czy coś tu jest. Kanister. Dobra. Pizza, dobra. Wali mnie to. Jedziemy stąd. Sądziłem, że coś znajdę tu bardziej użytecznego. O! Uhu! Pięknie! To było hardkorowa jazda.
A to chodziło. Pięknie, pięknie. Przeszukamy sobie ten teren. Dość taki meliniowaty, jakiś śmierdzący teren. Może się tu coś znajdzie. O, jeszcze możemy pojechać do składu z bronią. Tam też mogą być jakieś itemy typu, nie wiem, AK, albo M4. Coś takiego. Teraz sprawdzimy, ale pewnie ktoś to przeszukał, albo nic się tam nie zrespiło ciekawego. Dobra, już niedaleko jesteśmy. Niedaleko, niedaleko. Dalej na pewno nie. Dobra, i co my tu mamy? O, o, o. Ty, czekaj, co to jest? Się sprawdzi. Lee Enfield, o proszę. Świetnie. Dobra. Kurde, to ammo mogę wziąć, ale gorzej z Enfieldem. Dobra. Możemy pojechać teraz do bazy. Kurde, co się stało u licha. Jedziemy do bazy i znowu będę musiał zrobić cięcie, żebyście nie musieli patrzeć na moje hasło. I od razu wyjadę z bazy, żebym nie musiał znowu robić cięcia. Bo to by już nie miało najmniejszego sensu. Czekaj, tu coś jeszcze sprawdzę. Takie dość ciekawe miejsce, nie. Jednak nie, nic tu nie ma. Zaraz, 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 czy ja trochę nie zbłądziłem? A no pewnie, żebym zbłądził. Chwileczkę. O, dobrze, to już będzie tutaj. Dobra, to ja robię znowu cięcie i wracam za chwileczkę. Okej, już jestem po małym cięciu. I możemy dalej jechać. Gdzie teraz pojedziemy? Ja bym sobie pojechał w stronę... nie wiem, San Fierro. Wczoraj żeśmy byli w Las Venturas, to dzisiaj zajedziemy sobie do San Fierro. Dobrze, trochę mamy drogi, ale dojedziemy tam spokojnie, bez obaw. O kurde, abym w to walnął. O, może tu poszukamy co nieco haczeta. Nie, już dość haczet tam jest. Nie będę więcej brał. Ale się tu wszystko jara. Pali. Okej, już jestem. Niestety znowu ktoś mi musiał dobitnie przeszkodzić. I jeszcze na dodatek ktoś albo coś mnie zabiło. No to już po prostu tak się wkurzyłem, że po prostu no, chciało się klnąć, ale... się powstrzymałem, ale dotarłem piechotą jakieś, nie wiem, 5 minut i teraz po prostu jedziemy tam, gdzie miałem jechać. Musiałem znowu stoper wyzerować, bo normalnie bym szału dostał totalnego. Jedziemy do San Fierro, tak jak powiedziałem. Wczoraj żeśmy byli w Las Venturas, to dzisiaj przejedziemy się w San Fierro. Może tam też coś ciekawego się znajdzie. Coś, co mi może do gustu przypadnie. Jep. Jasne, musiałem! Musiałem się tak rypnąć, że jeszcze... O, spieprzej zombiaku. Nie no, teraz, teraz zombie, kurde. O, nie. Zaraz wejdę sobie tutaj. Painkillera wezmę na szybko. O dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Kurde, dobrze. Dobra, teraz, teraz mogę ubijać. O, piesek, piesek. Chcesz, chcesz dostać? O, dostał. Zaraz ubiję resztę. Aha, aha. Ale żeś się zlamił. Dobra. Hitpack, painkiller. Pizza, painkiller, kurczę. Mnóstwo zombie mają tutaj pierdół. Nic tu nie ma. A,
Gówno, dobra. No i gdzie mój rower? Tutaj, który się biednie ześlizgnął. Dobra, jedziemy do San Piero. Tu żeśmy wczoraj przejeżdżali. Ale dzisiaj nie jedziemy w stronę tego mostu. Dzisiaj w drugą stronę. Dobra, pięknie. Kurde, sorki za spadki FPS-ów, ale to tak zawsze przy takiej trawie. I to przez to tak te FPS-y spadły nagle. Ale jedziemy, jedziemy. Może coś się wydarzyć jeszcze. Ło! Ło kurde, niewiele brakowało, już bym spadł. Miałem farta, jak zwykle. Jak zwykle. Szybciej tam jedź. Świetnie. Będę musiał znaleźć most najbliższy. Dobra, szybciej, 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 szybciej jedź tam. Dobrze, doskonale. No ja bym pojechał na to lotniskowiec w SF. I poszukałbym tam itemów, bo tam zawsze są najlepsze. Nie! 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 Kurde! Aj! No i widzicie, przez te moje nerwy tak żem się wdupił, że no dajcie spokój, no. O jest. Tylko jest gorzej. No i teraz mam po pojeździe. Właśnie, teraz mamy większy problem. Teraz będę musiał piechotką sobie łazić. O, tu się jakoś wydostałem, ale nie na długo. No i kurde, jakbym tak nie jechał szybko, to bym spokojnie, bez problemu zajechał na drugą stronę. A tak, to muszę teraz piechotą latać. No, zarąbiście. Tego się mogłem jak zwykle spodziewać. No bo po mnie to się można wszystkiego spodziewać. Dlatego, że coś zawalę, sfejluję, to już w ogóle, to jest moja natura. A to, że moje imię ma... oznacza zwycięstwo, no to dla mnie to gówno warte. Że... jakbym mógł, to bym też sobie imię zmienił, ale... wolę nosić takie, jakie mam i to mi wystarczy. Się teraz tak po prostu speszyłem. Aż normalnie nie wiem, co sobie bym zrobił. Dobra. Już spokojnie, bo jeszcze mi coś głupiego przyjdzie do głowy i... wiecie, potem będziecie się na mnie rzucać, że takie rzeczy gadam. Dobra, dojdziemy tam, poszukamy sobie paru rzeczy. Nie no, dzisiaj postaram się, żeby był krótszy odcinek, o wiele krótszy, tak może do pół godziny. Bo też chcę potem gdzieś wyjść na świeże powietrze i najwyżej bym wam wysłał taki krótszy, nieco połowy odcinek z MTA. Dobra, myślę, że już jesteśmy niedaleko. No i dobra, jesteśmy w San Fierro bez pojazdu. To już w ogóle super, owo. Dobra, ale chcę się dostać na ten lotniskowiec do SF. No to mamy dość spory kawał drogi. Ale to nam wystarczy na odcinek. Tak sądzę. Przeszukamy to, co będzie trzeba. Jak coś się znajdzie, to może przedłużę odcinek. A jak nic się nie znajdzie, to się pożegnam. Kurde, no to niezła sprawa, powiem wam, że tak się po prostu nieudanie wypadłem z mostu i musiałem niestety pojazd zatopić, a ten rowerek to była moja jedyna nadzieja na jakikolwiek transport, a teraz to już po prostu nie ma nawet o czym mówić, bo już po prostu tak zawaliłem na całej fali, że już... tego nawet już nie trzeba mówić. Się wydarzyło, to się wydarzyło. Trudno. Najwyżej wytłumaczę się swoim, że mój rower niestety się zmarnował.
Chociaż nie wiem, co oni na to powiedzą. Ja sobie teraz wezmę PDW. Ktoś mi pisał wczoraj, czy nawet dzisiaj w komentarzu, że MP5 jest lepsze od PDW. I powiem ci, że główna prawda. Tam zaraz chcę powiedzieć tak. MP5 chyba ma mniejsze ammo, mniej ammo w magazynku. Czekaj, muszę sobie przeładować. A nie, już tyle miałem. Jeżeli chodzi o wystrzeliwanie takie automatyczne, ale za to no jest mocniejsza lekko. Ale PDW ma większe ammo podczas strzelania i można więcej wystrzelić amunicji. Ktoś mi znowu na Skype pisze. Wybaczcie, że dzisiaj będzie taki trochę nieogarnięty odcinek, ale nie dość, że mi wszyscy przeszkadzają w czasie nagrywania, to jeszcze ktoś mi musi przeszkadzać. To już w ogóle jest masakra. Jezu, myślałem, że ja mam haczetę. A tak to kurczę strzelam jak jakiś ham. Dobra. O, dobra, postrzelamy sobie. Wow! Takie mocne to jest? Serio? Się zdziwiłem nawet. Myślałem, że... Aaa, tu już nie ma takiego wejścia, jak to było w X-Days i pamiętam te czasy, kurde. Ty, słabiutko. A, civilian clothing. O, może tam będą jakieś rzeczy. No to wskakujemy. Dobra, płyniemy sobie. Sprawdzimy, czy może będą jakieś fajne itemki. Słyszycie teraz taki dziwny odgłos? Bo ja słyszę i on mi się no zbytnio nie podoba. Ale dobra. Tak, ja to dalej słyszę. Jest tu coś? A, gówno, kurde. Czyli nie będę musiał liczyć na szczęście, bo go nie znajdę. Chociaż co tutaj mamy? Kolejny kamuflaż. Taki już, który mam. Idziemy tutaj i sprawdzamy, czy tu coś nie ma, czy przypadkiem czegoś interesującego. Może się zawsze... Co to tutaj mamy? Co tutaj? Uuuu, proszę. MP5. Ja biorę tylko amunicję. Slug ammo. MP5 mag. Dobra. Fajnie, fajnie. Ale nie, jednak myślałem, że tu się coś ciekawszego znajdzie, typu nie wiem, chociażby nawet kojot. Ale się pomyliłem. Przesadnie. Dobra, tu też pewnie nic nie będzie, więc nie ma sensu tam ułożenia. Ale coś na górze za to może być możliwe. Cieszę, nie obiecuję. Kurde. What the f... Co tak wychodzą, wchodzą. Nie wiem, co to oni robią. Jakieś dziadostwo najpewniej. Tu sprawdzimy, też nikogo nie ma. Czekaj, tutaj. Co to jest? Pustka. Jeszcze przejdziemy się na samą górę. I tam sprawdzimy po prostu. Może tam coś będzie. Będzie coś, czego ja szukam. Na górę się nie da wejść? A kurde. To w ogóle... Aj. Zapomniałem, że to nie jest X-Daisy. Bo tam można było wchodzić i wychodzić. A tak to muszę teraz płynąć. W ogóle jeszcze serwer powinien się rozbudowywać jeszcze bardziej.
Bo teraz po prostu to nie jest to samo co XDaisy, można tak powiedzieć. Ale myślę, że coś w końcu zrobią w tym wypadku, żeby rozwinąć bardziej ten serwer. Dobra. Ja stąd mogę już iść, bo wiem, że i tak tu nic ciekawego nie znajdę. Dobra. Ale za to dali coś takiego, że jak trafiam zombiaka, to jest taki X przy celowniku. To znaczy, że trafiłem. I to jest akurat też dobre. Jak w każdej strzelance. Coś takiego jest i powinno być. To akurat też dali coś do GTA. MTA. GTA MTA, kurde. Już nie wiem sam naprawdę, jak to mówić. Wkurzają mnie znowu upały. Zresztą to już nie pierwszy raz chyba słyszeliście z moich ust, że upały mnie denerwują. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj teren. O, coś może być. No nie, no myślałem, że tu znajdę kojota. Aj, zawiodłem się, zawiodłem się. Dobra, no nic nie poradzę. Ała. Kurde. Musiałem utknąć? Nie. Nie utknąłem wcale. No nie. Się już poobijałem zdrowo. Ciekawe, że się tam zombie respią. Lol. Oj, to Daisy mnie już zadziwia. Tutaj są te kawałki drewna na rozpałkę. A udamy się jeszcze do Chinatown. Jeszcze mi się zdziewać chce, to już w ogóle masakra. Idziemy, 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 szukamy, szukamy szczęścia. A jak nie znajdę go, to najwyżej zakończę odcinek. Tu nic nie ma. Co, kto? Kiepsko. Pieprzciusieńko. A co mi tam? Mam ammo od PDW, to je zużyję. Bo mam prawo i to zrobię. Dobra, jesteśmy gdzieś na jakimś dachu. Dasz radę się dostać? Co za głąb. Dobra, mam parkura. O kurde. Fajnie, że się zombie złożyły. Lol. Fajnie, w ten sposób mi się nie oberwało. To jest akurat plus. Albo jakiś bug tej gry. Kurde. Oczekiwałem czegoś więcej, ale skoro tylko tylu rzeczy mogę się. No tylko Alice Pack, ludzie. Nie ma tu jakiegoś kojota czy co? Dobra. W ogóle muszę sprawdzić, ile mam. No, naciskam to F4. Tutaj znowu jest panel serwerowy. Ale ja szukam czegoś innego. Ja chciałbym w końcu tego kojota znaleźć, a jak go nie znajdę, to zakończę odcinek. Wiecie co? W sumie możemy już nawet teraz skończyć odcinek. No i tak, na razie nie mam z kim grać. Jeszcze jest mało osób na serwerze. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnych odcinków z MTA. Na razie!